Jakby tak popatrzeć na wasz skład na papierze, to aż trudno uwierzyć, że wy zajmiecie 7 miejsce i pojedziecie w barażach. Wam pewnie też trudno zrozumieć to, co się stało. Tak, my również zakładaliśmy inny scenariusz, ale przyjmujemy tą porażkę na klatę i wszyscy zawodnicy zgodnie stwierdziliśmy, że zawaliliśmy ten sezon. Kiedy gdzieś jeden jedzie, drugi zawsze nie jedzie. Niestety tak nam się układa cały sezon i stąd mamy miejsce w tabeli, jakie mamy. No niestety, no to jest sport i takie rzeczy się zdarzają. My przez cały sezon mieliśmy cały czas jakieś problemy, jak nie kontuzje, to coś tam. Każdy ma coś, myślę, że sobie do zarzucenia u nas w drużynie. Trzeba po prostu pokornie to przyjąć. Teraz przerwana, ale trzeba się cały czas przygotowywać i być w formie na te baraże, o utrzymanie w najspierwszej lidze żużlowej. Tak, teraz kupa przerwy w Polsce, bo ja sobie w Anglii postartuję, także tej przerwy tak nie odczuję jak inni zawodnicy, ale faktycznie no, ta przerwa jest no, zbyt długa chyba. Będziecie teraz śledzić wyniki w drugiej lidze żużlowej, na kogo tam możecie ewentualnie trafić? Znaczy jak o mnie chodzi, ja cały czas śledzę te wyniki, także wiem, co się mniej więcej dzieje. Ale nie muszą być łatwe te baraże. No, nigdy nie jest łatwo. Także nie ma się co podpalać generalnie, że gdzieś tam, czy pojedziemy z Bydgoszczą, czy Poznaniem, trzeba po prostu się skoncentrować i jechać. I trzeba z całej siły się przygotować do tego, żeby te baraże obronić i wygrać.